witamy w trzecim odcinku Wakacyjnej Plaży. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj będzie i muzycznie, i sportowo. Panowie, kończymy! Chłopacy, wy sobie grajcie spokojnie, my zabierzemy tylko waszych trenerów na krótką rozmowę. Zapraszamy. Witamy klub piłkarski Piła. Są dzisiaj z nami Karol Skiba oraz Tomasz Kowalski. Dzień dobry, cześć. Witamy serdecznie. Panowie, ja jako kobieta o piłce nożnej wiem tyle, że bramki są dwie, piłka jest jedna. Kiedy mój mąż ogląda mecz i jakieś zada mu pytanie, to każde pytanie jest spalone. Tyle w temacie. Mam nadzieję, że dzisiaj się więcej od was dowiem. No po to jesteśmy, żeby objaśniać, żeby edukować, żeby pokazywać, że piłka jest fajna. No właśnie, panowie, tegoroczne wasze osiągnięcia są naprawdę takie no, niespotykane. Opowiedzcie troszeczkę bliżej, co udało się osiągnąć, do jakiej ligi awansować? Młodsi zaczną? Możemy zacząć. Ja myślę, że jeśli chodzi o kategorię juniora młodszego, to chłopcy wygrali swoją grupę w pilskiej klasie okręgowej. No i wygrali dwumecz barażowy z Sokołem Damasławek o awans do Ligi Wojewódzkiej. I po to byli młodsi, żeby ja już nie musiał nic mówić. Nasi starsi zrobili to samo, awansowali do Ligi Wojewódzkiej, nowe wyzwania przed nami, już liga prawie że najlepsza w kraju. Będziemy się mierzyć z dużymi miastami, z dużymi ośrodkami, będziemy próbować swoich sił. A seniorzy? No, seniorzy, jeśli chodzi o ten sezon, jest to historyczny sezon dla klubu piłkarskiego Piła, bo byli pierwszy raz zgłoszeni do rozgrywek i również swój cel osiągnęli, awansowali do klasy. Ale powiedzcie, w ogóle sięgnijmy teraz do początków powstania klubu piłkarskiego Piła. Czy utworzyliście klub z takiej potrzeby rynku, czy też z pasji? Chyba z wszystkiego po trochu. Potrzeba rynku jest niesamowita, bo to jest wielkie miasto i gdzie nie pojedziemy w Polskę, to nas każdy pytał, co z tą piłką w Pile. Pasja no, była w nas od zawsze. A co z tą piłką w Pile? Robimy, staramy się. Ale macie takie poczucie, że robicie naprawdę coś mega dużego, mega pięknego? Czy na razie to powiedzmy sobie raczkuje i zobaczymy, co będzie dalej? Ja powiem tak, że ten projekt rozwija się tak szybko, że nas zaskakuje w każdym momencie. Bo jesteście na rynku? Lat? Dwa. Trzy lata. Karol od początku jest, więc. Trzy lata. Klub powstał w 2016 roku. Na początku zgłosiliśmy drużynę w kategorii juniora młodszego. W drugim roku funkcjonowania dołożyliśmy drużynę juniora starszego i w trzecim roku obecnym drużynę seniorską. Wiecie, tak szczerze, ile lat potrzebuje KP Piła, żeby stadion na Żeromskiego pękał szwach? To nie wiadomo. Może będzie taką myśl. No może zapanuje, mamy nadzieję, taka moda na piłkę jak w świecie, że zapełnimy ten stadion już wkrótce. To nie jest kwestia, uważam, 10 lat, tylko roku dwóch pewnie. No właśnie, wow. Bo ta moda na tą piłkę nożną jest. No właśnie jako ta, która się nie interesuje tą piłką nożną, no jednak nie można przejść obojętnie i jakby nie wiedząc, że coś się dużego w piłce dzieje, ponieważ jest o niej bardzo głośno. I czy w związku z tym wy macie tych chętnych, którzy chcieliby być, teraz nie wiem, uczestnikiem klubu, tak? Trenować w klubie jest dużo? Chętnych jest mnóstwo. Ja mogę powiedzieć tylko o tym, że jakby w regionie pilskim, czyli gdzieś tam w okolicach jeszcze okolicznych mniejszych miejscowościach, jest 1000 młodych piłkarzy. Zobaczmy, jaka to jest rzesza. To nie ma siły, żeby przy odpowiedniej pracy z tego nie powstał fajny klub. Okej, okay, a jak wygląda cały proces jakby selekcji? Wy organizujecie jakieś takie, nie wiem, warsztaty, czy jakieś preselekcje, czy jakiś casting na piłkarzy? Jeśli chodzi o obecny sezon, to tak. No, przez to, że awansowaliśmy dwukrotnie do Ligi Wojewódzkiej, to w tym roku robimy szeroki nabór. Rozpoczynamy treningi naborowe. Po takim pierwszym treningu już jesteście w stanie powiedzieć, kto naprawdę ma predyspozycję i kto z kim chcecie dalej iść? A co robicie z tymi, którzy na przykład, no wiecie, no kurczę, może bierki podwodne czy szachy z kimś? No? My też dla nich jesteśmy, bo funkcja tego klubu jest nie tylko sportowa, ale i społeczna. My jesteśmy po to, żeby młodzi chłopcy grali w piłkę, a nie zajmowali się czymkolwiek innym. Także nikogo nie odrzucamy, zapraszamy wszystkich na treningi. Ale jeśli macie nadmiar, no musicie komuś podziękować? Są takie sytuacje? Są takie sytuacje, no powoli wyrastamy na klub mocny w regionie i chętnie tych chłopców oddajemy do innych klubów, które w regionie funkcjonują na minimalnie niższym poziomie. Ale użyłeś bardzo ważnego słowa, że społecznie działacie. No właśnie, bo trenować u was w klubie można za darmo. Takie było założenie od samego początku, ale to założyciel o tym opowie. No tak, no chcieliśmy być klubem, który nie pobiera żadnych opłat, przez to nie chcieliśmy wykluczyć najzdolniejszych chłopców, bo często bywa tak, że ktoś po prostu potrafi w piłkę grać, ma predyspozycję do sportu, a niekoniecznie sytuacja ekonomiczna, finansowa rodziny pozwalałaby na to, żeby trenować. Dlatego chcieliśmy być klubem otwartym od samego początku i w naszym klubie wszyscy trenują za darmo.
Ale jak wiecie, no, profesjonalny sport bez pieniędzy jednak no, nie ma racji bytu. No tak to dzisiaj wygląda. Skąd czerpiecie jakieś, nie wiem, kto wam pomaga tak naprawdę w prowadzeniu tej drużyny? Mamy bardzo fajną grupę sponsorską, mamy bardzo fajnych prezesów, którzy rządzą tym klubem, którzy tworzą ten klub w sposób firmowy. My działamy jak firma, działamy już prawie jak spółka, rozrastamy się w dosyć dużym tempie. Stąd przez ten profesjonalizm coraz łatwiej trafić do ludzi biznesu i coraz bardziej zwiększa się ten nasz budżet. Jak często odbywają się treningi? I od razu drugie pytanie, czy w ogóle jest coś takiego jak piłka nożna kobiet? Znaczy wiem, że jest, ale czy planujecie kiedyś przyjąć do klubu kobiety? Jeśli chodzi o kategorie juniorskie... To tylko do zarządu. Jeśli chodzi o juniora młodszego i juniora starszego, to trenujemy 3 razy w tygodniu, plus oczywiście rozgrywamy mecze towarzyskie i mistrzowskie. A jeśli chodzi o piłkę kobiecą, na tą chwilę nie mamy takiego pomysłu, ale kto wie, no, klub tak... Jak już Tomek wcześniej powiedział, tak dynamicznie się rozwija. Być może za kilka sezonów taki pomysł gdzieś się w głowie urodzi i będziemy chcieli go realizować. Dbamy o te dziewczynki z tego regionu, dlatego że współpracujemy z Akademią Młodych Orłów, w której ja jestem trenerem. W tej akademii są dziewczynki. Dziewczynki mają trudne zadanie, bo bardzo trudno jest zebrać ich 11 czy 18 chcących grać w jednym wieku. Natomiast są pojedyncze dziewczynki, które realizują swoje pasje, swoje marzenia wśród chłopców i te najlepsze z tych dziewczynek trafiają też do Akademii Młodych Orłów, czyli do AMO tutaj w Pile i trenują u nas 3 dziewczynki takie naprawdę super zdolne. Ale też wiemy, że współpracujecie z Lechem Poznań. Jak wygląda ta współpraca, na czym to polega? Współpracujemy głównie w tym kontekście, że mamy program, który jest przez Lecha Poznań zatwierdzony. Zgodnie z tym programem wszystkie nasze zespoły będą pracowały. Jeździmy też się szkolić i uczyć od trenerów, którzy pracują w tym fachu już naprawdę mnóstwo, a odpowiada za ten projekt Karol. Karol, a to tak jest też, że działacze na przykład przyjeżdżają Lecha Poznań czasami na wasze treningi, zobaczyć co się dzieje i może faktycznie jakiś narybek zabrać do Poznania? W tym pierwszym etapie wygląda to tak, że raczej to my jako kadra szkoleniowa jeździmy do Poznania. Byliśmy na szkoleniu w kategorii skrzata, w kategorii lżaka. Kolejne szkolenia przed nami, ale od sierpnia i od września przedstawiciele Lecha Poznań będą przyjeżdżać do Piły. A co trzeba zrobić, słuchajcie, żeby być trenerem? Oprócz serducha, oprócz serducha i pasji. Trenerska. To trzeba zwariować. Mamy dzisiaj 2 szaleńców, no w sumie 4. Trochę tak, bo to jest taki zawód, w którym my wychodzimy rano, wracamy w nocy. Dotąd problem polegał na tym, że nie mogliśmy pracować nawet na wysokim poziomie w swoim miejscu zamieszkania. Także trzeba było jeszcze dojeżdżać, czy 70, czy 80, czy 100 kilometrów na trening, potem wrócić. Ale po iluś tam latach postanowiliśmy wykorzystać wszystkie nasze doświadczenia, które wspólnie zebraliśmy jako trenerzy i zbudować coś tutaj, na miejscu dla tej młodzieży, bo warto dla nich coś zrobić. Powiedzcie mi, jak tak jeździcie na mecze, czy spotkaliście się z czymś takim jak to słynna ksywa fryzjer, czy jakieś takie nieuczciwe zagrywki, czy próba nawet na tych niższym szczeblu takiej niesportowej, nie fair gry? Czy raczej to nie istnieje na tym poziomie? No, nie ukrywam, że nie, raczej nie. Od tego momentu, od kiedy jestem trenerem, a już 9 lat jakby... I ze spokojem do fryzjera chodzisz, nie ma problemu, tak? Myślę, że można spokojnie iść i każdą fryzurę zamówić sobie. Tutaj są fajne, emocjonujące mecze do końca, natomiast sytuacji takich, o których mówicie, nie zdarzało się, nie spotkaliśmy się z niczym takim. A powiedzcie mi, jak tak rozmawiacie z tymi młodymi ludźmi, gdzie faktycznie oni mają taki hard ducha, widać tą taką szczery, prawdziwy sport, co im jesteście w stanie powiedzieć jako trenerzy, że faktycznie waszym celem jest, nie wiem, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, czy wystarczy wam Lech Poznań i też będzie super? Jak myślicie? W naszym projekcie jest też tak, że my zapraszamy trenerów, że tak powiem, z górnej półki, którzy z nimi rozmawiają. Ten przekaz od takiego trenera, którego na co dzień widzieli w telewizji, jest troszeczkę inny od tego, który my oferujemy na treningu. Pewnie, że mamy posłuch i mamy porządek w tym zespole, ale ja widziałem ten ogień w oczach, jak przyjechał czy trener Rumak, czy trener Ulatowski z Lecha Poznań. Trener Jacek Magiera, tak, który wcześniej Legię prowadził. To są sytuacje, w których oni widać, że rosną, a na treningu potem musimy hamulec ręczny im zaciągać, bo pozrywaliby wszystko. Co teraz przed wami? Czy możemy liczyć, że klub piłkarski Piła będzie się wciąż rozrastał i tych drużyn będzie coraz więcej? Jest taki projekt. Jest projekt współpracy z Akademią właśnie Mosiru, za który Karol odpowiada. Karol, widzę, za wiele rzeczy odpowiada w tym klubie. To znaczy, ja koordynuję pracę grup młodzieżowych i pewnie na ten temat troszeczkę mogę więcej powiedzieć. No tak, od tego roku podpisaliśmy taką trójstronną współpracę pomiędzy klubem piłkarskim Piła, Akademią Piłkarską Mosir Piła oraz klubem Lechem Poznań. A
Powiedzcie mi tak jeszcze od kuchni, a co się dzieje w szatni, kiedy na przykład pierwsza połowa jest ostro w plecy i faktycznie tam no, nie za ciekawie było? Jak to wygląda od strony kuchni? Zdradźcie trochę nam sekretów, bo to jest zawsze ciekawe. No to krzyczą na nich. No tam krzyczą, ale jak? Jest taki moment, gdzie trzeba ich uspokoić. Właśnie nie krzyczeć, tylko uspokoić. Nie da się wymagać czegoś, czego nie zrobiło się na treningu. Więc trzeba spokojnie, analitycznie podejść do tematu i pokazać im, co trzeba zmienić. Pewnie, że są takie momenty, że robi się w tej szatni gorąco, ale to raczej z ich strony. My jesteśmy od tego, żeby tam zapanował ład, czyli porządek. Nigdy trenera byśmy nie wypikali w telewizji, że nie było żadnego ostrego słowa? Myślę, że nam to się zdarza bardzo rzadko. Gdzieś tam oczywiście buzujemy, te emocje są cały czas w nas, ale... Wydaje mi się, że tego krzyku nie ma za dużo jednak. Ja myślę, że najlepiej, Piotrze, jak my zapytamy o to chłopaków. No właśnie, to na chwilę was zostawimy, a my zapytamy od kuchni, jak to faktycznie wygląda. Za chwilę do was wracamy. Panowie, chodźcie do nas. Na słówko. Powiedzcie, bo my pytaliśmy waszych trenerów, jacy są dla was, zwłaszcza w przerwach meczu, jak wam nie wychodzi. A jaka jest prawda? Powiedzieli, że nie krzyczą, bardzo was uspokajają. No, troszkę nakłamali, ponieważ trener Tomek potrafi pokazać swoje rogi. Wygląda na łagodną osobę. W szczególności tak przy swojej trochę, malutkiej córeczce, ale dla nas jest ostry, jeśli go nie słuchamy. Ale może wy jesteście tak niegrzeczni, albo takie słabe wyniki, co? Jak to jest? No, czasem nie słuchamy i jeśli nie realizujemy zadań trenera, to wtedy no, trener wiadomo musi się pozłościć na nas i nas postawić do pionu. No taka rola trenera, słuchajcie, a czy wy rzeczywiście macie marzenie być takim Lewandowskim? Wiadomo, każdy chłopak, który gra w piłkę, ma marzenia, żeby grać na najwyższym poziomie i chciałby coś w tym osiągnąć, bo robimy to, co kochamy i chcemy grać w tą piłkę. A powiedzcie mi, jak często chodzicie na treningi? Normalnie w trakcie sezonu 3 razy w tygodniu, 4. Teraz mamy przerwę wakacyjną, ale i tak nie odpuszczamy w własnym zakresie. Idziemy nad jezioro, na rowery albo nawet umawiamy się, żeby pograć. A panowie, teraz zapytam pozostałych kolegów, zdarzyło wam się tam komuś tak specjalnie sprzedać taką mega kosę i zagrać nie fair? Szczerze. Podajcie sobie mikrofon. Ja myślę, że piłka nożna to jest gra, która polega na fair play i raczej staramy się jako drużyna z takiego większego miasta niż w tej okolicy, staramy się grać po prostu fair według naszych przeciwników, wobec nich i staramy się jakby pokazywać tę kulturę tego futbolu, która pochodzi z piłki po prostu. To słuchajcie, ja mam nadzieję, że za kilka lat zobaczę was wszystkich na takim dużym ekranie. Dowiem się może nareszcie, co to jest ten spalony, bo mi trenerzy nie wytłumaczyli. Nie, ja wciąż nie wiem. Ale słuchajcie, to co, jakiś mały sparring z trenerami? A ja stanę na bramce, okej? Okay? Dobra. Dobra. Okej. Okay. To zapraszamy. Drodzy państwo, po raz pierwszy i jedyny tylko w telewizji Asta mecz. Wkurzeni trenerzy kontra młodzi gniewni. Jedziemy z tematem. Powiem tobie, Piotr, że piłkarzy to z nas nie będzie. Ty to chociaż jesteś muzykiem, a ja z wokalem mam tyle wspólnego, co najmniej familiada z dobrym żartem. Oj, Patrycja, nie bądź taka skromna, ponieważ twoja piosenka Wakacyjna plaża sprzed 3 lat podbija właśnie pierwsze miejsca list przebojów w Kazachstanie. Nie, to było złośliwe. Oj, tam oj. Bardzo. Troszkę. Drodzy państwo, doskonale się składa, ponieważ jesteśmy przy Galerii Vivo w Pile i za chwilę będziemy świadkami połączenia mocnego wokalu, muzyki tanecznej oraz magii. I to całkiem serio. Przed państwem Magda Klepacka i Marcin Harmaciński, zespół Two Magic. To Marcinie, Magdo, jak to jest? Jesteście hot or not? Ja jestem hot, a Marcin?
Co nie? A co? Not? No to już wiele z tym piosenki, okej. Faceci raczej hot nie chcą być. Dziwnie się to kojarzy. Jeśli chodzi o muzykę, to tak, oczywiście hot. A i w życiu też hot. Czy aż tak? Na pewno... Dziwnie to zabrzmi, ale jesteśmy bardzo ciepli, mili i sympatyczni. Tacy chcemy być. I magiczni. Magiczni. A utwór Hot or Not oczywiście powstał w głowie Magdy. To jej fantazje przeważnie są przelewane na teksty, które później ja muszę śpiewać też. A tak naprawdę to są... Tak, nie mam wyjścia, wiesz. No, nie zawsze. Na przykład rzucę cię na blat, tak? No to też jest Magdy, nie? Dlatego kuchnię mam do remontu. Dobrze, kochani, ale na końcu spadł. Okej, ale wróćmy do waszych początków. Czy to nie jest przypadkiem tak z wami, jak mawia klasyk z waszej branży? I jak do tego doszło, nie wiem. Zenek Mardyniuk oczywiście. Oczywiście. Znaczy, trochę tak to było, bo... Ale jak to w życiu, że gdzieś tam pewne wydarzenia rządzą się przypadkami. Tak było w naszej tutaj historii. Spotkaliśmy się przypadkiem w studiu, gdzie pobieraliśmy lekcje śpiewu. I ja gdzieś tam miałem jakieś rozstanie, powiedzmy... Nie z muzyką. Znaczy z muzyką, ale z kimś. Chciałem powiedzieć, że z kolegą, ale może to dziwnie zabrzmieć. Po prostu był inny zespół. Tak? Był inny zespół, który zakończył działalność. Ja dalej chciałem to robić i jakoś tak przez wspólną znajomą dowiedziałem się o Magdzie i postanowiliśmy połączyć siły. I to poszło bardzo szybko, bo poznaliśmy się w piątek. W niedzielę jakaś krótka nagrywka demo, a w czwartek już byliśmy w Warszawie podpisywać papiery na produkcję utworu, także... Jak to się stało? To się nie zdarza. Ja nawet czwartek, nie wiedziałam, tak? Jak Marcin śpiewa, tylko on posłuchał mnie. Tak. Dobry marketingowiec, co? Ja już mam jak w ogień. Stąd ta magia właśnie, która... Dokładnie. Dlatego też, słuchajcie, nazwę zespołu wymyśliliśmy po drodze do Warszawy, nie? Bo kurczę, musimy się jakoś nazywać, nie? Ale Marcin, jeszcze powiedz mi, że podpisaliście kontrakt, to kończymy program, bo to jest po prostu... Podpisaliśmy. Naprawdę tak to się... Tak, podpisaliśmy. Ale to się nie zdarza, Podpisaliśmy na produkcję utworu Kapryśna, który miał powstać, nie? Konkretnie na klip. I tak wracając z tej Warszawy, Magda usiadła, chyba te emocje zeszły. Nie zacytuję jej w 100%, bo nie mogę, bo wiadomo, telewizja i takie rzeczy. Tak spojrzała na mnie i mówi, wiesz co, powiedz mi, co tu się dzieje w ogóle, bo nie, o co tu chodzi? Ja mówię, wiesz co, Magda, nie wiem, ale róbmy to. Ale dlaczego tak... akurat to jest muzyka disco polo? Dlaczego w tym kierunku poszliście? Bo uważam, że na inny gatunek muzyczny jestem już za stara. Nie, teraz się przebijają naprawdę. Nie. Tak, muzyka disco polo nie ma jakichś granic wiekowych, a załóżmy w pop, rock, gdybym chciała iść, to jest 14 już lat, zaczyna się tak, nie? Ale nie, muzyka disco polo też daje możliwość robienia większego show. Rzeczywiście oglądaliśmy wasze teledyski, one są szałowe, ale czy nie uważacie, że przez muzykę disco polo gdzieś zawężacie grono odbiorców? No właśnie, jak jest z tymi odbiorcami tej muzyki disco polo, którzy często się bronią przed tą muzyką? Czy wy również to odczuwacie, ale... że wstydzą się przyznać, że słuchają disco polo? Czy to się zmienia? Nie wiem, jestem krótko, niedawno uczestniczyłem w takiej konferencji na uczelni, na której studiuję notabene, na temat kultury i studenci zrobili tam ankietę, gdzie jednoznacznie wynikło, że zapotrzebowanie kulturalne ludzi, mieszkańców Trzcianki, skąd jestem, no na pierwszym miejscu były koncerty disco polo, więc to o czymś mówi. No jednak ten nurt muzyczny wpisał już w jakiś sposób w kulturę naszą. Sama nazwa disco polo już gdzieś pokazuje, że jest to kawałek naszej kultury i to jest. No widzimy, co się dzieje na koncertach. My jako zespół mało znany, tak? Ale ludzie uczestniczą, są aktywni w tym wszystkim i świetnie się bawią. To też widać na weselach. Obojętnie, że tak powiem, w jakim miejscu jesteśmy i gramy wesele, to
tam, gdzie nie ma muzyki disco polo, zabawa jest słaba. To jest taki rodzaj muzyki, tak? Ona jest prosta, przystępna i każdy praktycznie może ją odebrać i poczuć w sobie. Nie trzeba za bardzo się w nią zagłębiać. I to jest chyba fenomen tej muzyki, tak? No, daje jakoś tak, nie wymaga za bardzo ta muzyka. Chociaż ja jestem i będę to mówił zawsze głośno, że muzyka naprawdę ma w sobie, muzyka disco polo ma duży potencjał i przy powiedzmy jakichś rozbudowanych aranżach naprawdę wychodzą naprawdę niesamowicie fajne utwory. A co było przed Too Magic? Wy spokojnie moglibyście być rockowym bandem, może nie we dwójkę, potrzebowalibyście resztę składu, ale spokojnie rockowe klimaty to no wyglądasz drapieżnie. tak mówią. Dlaczego nie? Marcin grał w rockowym zespole. Ja śpiewałam ogólnie wszystko, co się dało. Pop, rock, wszystko. Uczestniczyłam na festiwalach jakichkolwiek, no wesela właśnie jeździłam jako zespół jednoosobowy, uwaga, bo jako DJ i jako zespół grałam, śpiewałam. I nie mów, że sama nosiłaś nagłośnienie, tak. Postawiałaś się, nie, drodzy. Dokładnie. Do dzisiaj się to nie zmieniło. Tak. Jak jedziemy w dwójkę, to tak Magda nosi. Pakuje. Magda, mamy wolne miejsce u nas w zespole. No, a słuchajcie, a kto pisze takie odważne teksty do waszych piosenek? No. Odważne przez duże O, zaznaczę. No właśnie bywa, że ja. Jest różnie, no większość różnie. Napisała Magda i ja nie, ja do tekstów nie mam głowy, ja gdzieś tam jakieś linie melodyczne, które mi wpadają, ale teksty Magda i nieraz dzwoni do mnie, wiesz co, coś mi się śniło w nocy, mam tekst, nie? I właśnie, tak powstał, rzucę cię na blat właśnie. Co ty masz za sny? No akurat tak wyszło. Dlatego teraz pytanie, jak już jesteśmy przy takim temacie, bo wiele osób pewnie nurtuje to pytanie, czy wy jesteście parą? Nie. Nie jesteśmy. Ja mam męża, dwójkę dzieci. Ja nie mam Marcin męża. Jest do wzięcia. Drodzy panie, to jeszcze jest wszystko możliwe. Przybywajcie na koncerty, Marcin, nie, ciało. Nie. Ja mam te rzeczy już za sobą. Nie jesteśmy parą. Nie jesteśmy parą, natomiast w pracy jesteśmy. Nie jesteśmy duetem. Rzeczywiście w tych teledyskach takie iskry między wami widać. Tak, no ale to musi być jakaś chemia, żeby ludzie to... też czuli. Magda, mąż nie jest zazdrosny o Marcina? No właśnie, że nie. No to super. Ale on się ciebie pewnie boi, bo ty nosisz sprzęt, to ty masz krzepę, co? Tak. Tupniesz nogę, więc dlatego domu. Rzucam go na blat. No ile ogólnie macie już piosenek na swoim koncie? I kiedy doczekamy się płyty, słuchajcie? Płyta jest jako tako, tylko taka koncertowa. Znaczy, jeśli chodzi o płytę, żeby wydać płytę taką komercyjną, no nie wiem, myślimy, że no, póki co to nie ma sensu, bo... nasze płyty się rozchodzą darmowe oczywiście, nie? Bo rozdajemy je na koncertach przy różnych okolicznościach. Natomiast no, chyba jeszcze nie czas na taką płytę, bo no, bez sensu jest wydawać, żeby ona gdzieś tam leżała sobie i zdobyła, że chyba jeszcze musimy poszukać tego utworu jednego i go szukamy cały czas. Macie trochę tych hitów, no to tak może skromnie odpowiadać. Ale to nie są hity jeszcze. Jakie jest pojęcie hitu? Co to jest hit? 2 miliony wejść na YouTubie? No niestety musimy to liczyć poprzez pryzmat właśnie wyświetleń na YouTube'a. To jest takie przykre trochę, nie? Jest. My nie stosujemy praktyki jakiegoś takiego nieprawdziwego tworzenia wyświetleń, bo to nie o to chodzi. Nie? My szukamy czegoś, co naprawdę spodoba się ludziom. No, ja nie mówię, że to się nie podoba, jest fajnie, natomiast... No nie trafiliśmy jeszcze gdzieś z tą piosenką, która by poniosła to wszystko i gdzieś nas rzuciła jeszcze dalej i dała możliwość tego, żebyśmy tą płytę wydali, chociaż bardzo byśmy chcieli. Materiał mamy już, na pewno mamy materiał. Mamy około 12 czy 13 utworów naszych. Tak, ale w jednym z teledysków pojawia się również Urszula. Pojawia się, Rysa na szkle, tak. Była przy okazji. Marketingowy zabieg. Czy to wam coś dało? Czy nam coś dało? Znaczy to była jej piosenka. Marketingowo, wizerunkowo dla was. Znaczy jest to utwór, który ma największą ilość wyświetleń. Czyli jednak coś tam dało. Może jest to w ogóle wielki szacunek dla Uli, że zdecydowała się. I zgodziła się. Zgodziła się wystąpić. W ogóle dała nam błogosławieństwo, jeśli chodzi o ten utwór, bo my
nie wypuścilibyśmy go bez jej, chociaż nie musieliby, ale chcieliśmy, tak? Chcieliśmy, żeby jej się to spodobało i jak najbardziej wsparła nas w ten sposób. Nie mieliśmy w ogóle odwagi, znaczy to była dzisiaj jej inicjatywa, że jeśli chcemy, to spoko, to ona się pojawi. Więcej już nic nie chcieliśmy, dla nas to było po prostu ponad, ale tak, no to jest piosenka, którą, no z której chyba najbardziej jesteśmy znani, tak, no Rysa. Szkoda, bo to nie nasz utwór tak naprawdę, ale jak spotykamy ludzi, o, to wy śpiewacie Rysem. Okay. Ale to jest też inspiracja do tego, nie? Ale jest. A powiedzcie mi wam takie wasze największe osiągnięcie, nie wiem, może jakiś mega koncert, nie wiem, dla 20-30 tysięcy ludzi, a może i 50 i 100, a może jakiś program telewizyjny. Co jest waszym takim największym osiągnięciem? Muzycznym oczywiście. Chyba festiwal w Mościbrodach, co? Mościbrody. To był festiwal w zeszłym roku, graliśmy tam. Festiwal, w którym brało udział 30 zespołów młodych. Udało nam się tam zdobyć Grand Prix. I to było takie w ogóle zaskoczenie dla nas. Plus do tego pierwszy raz w historii tego festiwalu dostaliśmy jeszcze drugą nagrodę, bo dostaliśmy nagrodę sponsorów, które jeszcze nie wykorzystaliśmy nawet. Nie, miejmy nadzieję, że za rok to nastąpi, tak, bo tak. Właśnie... To było to, ale oprócz tego też wystąpienie na scenie Ostrudy, bo dwa razy w pierwszym roku naszej działalności wystąpiliśmy już na debiutach w Ostrudzie, także to było coś, to było przeżycie. Co prawda nie w czasie antenowym, ale w ogóle... Prawnika, tak? Zapchaj dziurę. Ale byliśmy. Koncert. Natomiast Mościbrody to był naprawdę, nawiązując do aury dzisiejszej, taki dla nas wiatr w żagle troszeczkę, nie? Ale macie fanów i to niektórych takich wielkich fanów, że nawet sobie wytatuowali nazwę waszego zespołu na kostce, na nodze, tak? Tak, na nodze, na kostce, na tak. Kostce, czy tak, jest więcej takich fanów? Nie wiemy, wiemy tylko o jednej i to jest, ja mnie po prostu zmroziło, jak się dowiedziałem. Myślałem, znamy, Amelka jest z nami od początku, pozdrawiamy ją serdecznie. Tak. No i to się zdarzyło miesiąc temu, że przysłał, ja myślałem, że to jest henna, że sobie jaja robi naprawdę, tak naprawdę, ale później spotkaliśmy się na koncercie i się okazało, że ona to zrobiła. Ja trochę czuję odpowiedzialność za to, nie? Właśnie. No, ja wiem, że no, ten tatuaż ich zostanie, no może tam zrobi cover jakiś. Ale trochę ego wzrosło to, no skoro jesteś to oba. Wzrosło ego, ale ja mówię, kurczę, do Magdy, mówię, słuchaj, my nie możemy jej zawieść, nie? My musimy działać. No. Teraz rozstać już się nie możemy, Marcin. Nie możemy. Ja bym tego nie zrobił, słuchajcie. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym odcinku przybędzie wam fanów, którzy sobie wytatuują. Może nie tylko nazwę zespołu, nie, a może proszę, i wasze nie trzeba. Nie róbcie tego, nie róbcie. Ale napiszcie sobie I love Disco Polo czy coś takiego, ale uniwersalnie. Co się będzie działo, na to już wpływu nie mamy. Co nam ci zaśpiewacie? No bo zrozumiem, że nam coś zaśpiewacie. Rozgrzejecie tą naszą plażę za bardzo gorącą dzisiaj. No myślę, że tym, czym zaczęliśmy, tym skończymy, nie? Hot or not. Hot or not. No tak, to jest nasz hot. Hot? Ja jestem hot. A ja? Or. Dobrze, z państwem zespół Too Magic ze swoją najnowszą piosenką, tak, Hot or Not. Zapraszamy. I na dziś to wszystko, a my widzimy się, proszę państwa, w czwartym, już ostatnim odcinku Wakacyjnej Plaży we wtorek, 20 sierpnia, dokładnie o godzinie 20. I nadal będziemy hot. Lub or. Not. Do zobaczenia, cześć!
jesteś w